Witam serdecznie. Tak naprawdę została mi tylko jeszcze taka jedna rodzinka do penetracji, gdzie się zrobiła mi cicha wymiana. Prawdopodobnie wydaje mi się, że już powinna składać ona tam jajeczka. Tak, jeszcze mamy rodzinkę, co właśnie stoi na niej kamerka. I tam też to jest dość mocniejsza rodzinka, tak? Tu się różne rzeczy też z nią wydarzały. Ale ona też miała symptom grzybowy. Już wam mówię, na kilka rodzinek, czyli na przykład na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, które dzisiaj obejrzałem, sześć, no to na te sześć rodzinek, co miały grzyba wszystkie, tylko na raz, na dwóch rodzinkach nie widziałem grzyba, ten czerw jest różnego wieku. Tak, było to przejrzane bardzo dobrze. Na tych rodzinkach nie spotkałem ani jednej komórki. I nawet, jeśli czegoś nie byłem pewny, to sobie to przegrzebałem troszeczkę, tak? Rodzinki, gdzie dzisiaj widziałem grzyba, nawet jedną komórkę, matka została ubita. I to wszystko w temacie grzyba. Więc rodziny są nadal, tak, katowane przeze mnie. Ja mogę tak w tej chwili już do końca września, nie? Gdziekolwiek coś spotkam, jest koniec. Jest koniec. Ale teraz wiadomo, będę tak, najpierw poprzebieramy to, a później można sobie właśnie obejrzeć, nie? Rządek co 3 dni, tak żeby do tego tam 10-15 września jeszcze, żeby w początku września właśnie jeszcze znaleźć gdzieś rodziny, które będą miały coś takiego na czerwiu. Jeśli będę znajdował, to będzie się tylko działa i z nimi nie eliminacja. Ale na chwilę obecną właśnie chciałem przyjść zobaczyć, jak karteczki. Ten kwas tutaj ostro zadziałał. Ja wiem, że te pszczoły to wysprzątały i tak dalej, ale będzie szansa zobaczenia takiej warozy, może jest, tak? No, pszczoły wysprzątały wszystko bardzo dobrze. Może tu waroza się schowała pomiędzy kartkami? Nie. Nie. Nie widzę, gdzieś tu może się przytuliła. Nie. No one od rana i tak to nieźle wysprzątały, tak? Więc no, nie spotkałem ani jednej. By musiał przyjść bardzo rychło rano chyba. Tak jak nagrywaliśmy Wisłę. Musiał tak tu przyjechać wtedy. Wtedy była większa szansa na to, żebyśmy zobaczyli tą warozę. No ale nie ma, ale gdyby może było dużo warozy, to też tam gdzieś może leżało na kartce, prawda? Tu mam rodzinkę, która teraz się rozpoczyna z Włoszką. I tu patrzymy, tak. Nie ma, nie widzę ani jednej warozy, ani nigdzie przyklejonej, ni nic. Nie? Ani jednej. Ale wlazłem w mrowisko. No to dobra. Tej warozy niby nie widać. Prawda? Niby jej nie widać. Ja ogólnie tak. Z tymi tabletkami to ja i tak robiłem to na wiarę. Prawda? Bardzo dużo ludzi znam, którzy po prostu tymi tabletkami tak naprawdę tą warozę to na wiarę, tak? Tam różnie widzę, ludzie też piszą na temat tych kwasów, które teraz właśnie robię. No ale co ja mogę powiedzieć? Na temat tych kwasów, no widzę, że tym pszczołom się nic nie dzieje. Nawet jak odparowane tam było 200 ml pod rząd, to ta matka jajczyła i w ogóle, nie? A grzyba to jak miały, to nawet nie wysprzątały, srał pies, takie pszczoły. No, czyli teraz to ja już jestem troszeczkę jakby podmęczony tymi pszczołami na ten sezon. Już mam, znaczy nie podmęczony, nie? Tylko to, co już miałem zrobić, to już zrobiłem. Teraz tylko kasacja, więc można być trochę zły na te pszczoły, po prostu. Żeby nie było szkoda, nie? I ogień z tymi pszczołami. Cokolwiek teraz będę sobie przeglądał, tak? To rura. Dzisiaj już właśnie wparowałem wiaderka, tyle miałem cukru, tak od góry ustawiam. Tutaj spód właśnie, gdzie jesteśmy. Tak jak kamerka się tu patrzy, to tu te kwasy powinny właśnie już być na końcu tego całego odparowywania. Więc no, dzisiaj chyba idę, mam załatwione, słuchajcie, no, kwasy odparowują.
tutaj zostało pół buteleczki. Prawda? A tu, w silniejszej, tam zostało niecałe pół buteleczki. No i tutaj tak samo. Prawda? Ale ogólnie widzę, że stoi butelka na stole. Na stole. Tak też, z tą dyktą, z tym wszystkim, prawda? Stoi tu na stole butelka. O, ile odparowało? No, to stało na słońcu i w ogóle odparowało kapkę mniej. W tym tu, no, na słońcu. Na słońcu tu w cieniu, nie? Temperatura. No, więc, no to wydaje mi się, że te pszczoły to jakoś regulują. Jeśli chodzi o tą swoją temperaturę, wentylację, to, że właśnie to sobie paruje tym sznureczkiem. Nie mam problemu, żeby coś mi nie parowało, tak? Wszystko działa dobrze, prawda? No i to było, słuchajcie, to tyle. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę z pszczołami. Jadę sobie rozrabiać cukier. Może wpadniemy na pasiekę grzybową tam popatrzeć, bo gdzieś w jakiejś rodzince coś wywiozłem, że była matka. No i tam by trzeba było zobaczyć mateczniki ratunkowe pokroić, prawda? W tych rodzinkach. Więc zaraz tam wpadamy i zaraz będą tam dojeżdżać pszczoły na moją w tej chwili ocenę, to zbudujemy ogromny rój. Ogromny rój. No, on będzie naprawdę duży, więc ta pszczoła, która jest w tamtych ulach, to niech nikt nie myśli, że ja to po prostu jakoś, nie wiem, zniszczę, tak? Że ja to jakoś zniszczę, nie. Te pszczoły oczywiście będą żyły dalej, tak? Tylko, że z inną matką, tak? W innym ulu i w ogóle one stworzą, nie? Wielki rój, się połączą. No i to też będzie w porządku, tak? Nie wiem, niektórzy mogą, nie wiem, że teraz jest taki okres, że te rodziny. Nie, no jeśli coś takiego mi się dzieje, że nie jestem w stanie opanować tego grzyba, tak? Nawet jeśli ja bym w tej chwili porobił te siatki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to i tak już jest za późno, nie? Jedyne co zrobię, to w tym roku wypieprzę jeszcze te dywany i już później na zimę włożę szmatkę u góry, że będzie u góry też szmatka. I to teraz właśnie zrobię to, że tu przerobimy to na szmatkę, nie? To już dzisiaj goniłem Ewelinę, żeby załatwiała właśnie te. Jak one mają? Prześcieradła, poszewki, takie rzeczy, nie? Bawełniane najlepiej. Nie tam jakieś sztuczne. No i tak. No i pszczoły dzisiaj już zakończyłem z nimi misję. Założymy jeszcze później może te szmatki, tak? Od góry lecą wiaderka, mam załatwione właśnie, słuchajcie, mam załatwione za 6 słoików miodu, mam załatwione 100 kilo cukru. No. Tak, i to od mojej mamy tam po taniości, nie? To i tak jej dałem gratis troszeczkę. No ale to nic. Będzie miała te miodki swoje, prawda? A ja będę miał cukier. I 100 kilo cukru jak tu wrzucimy, to już będzie widać rezultat, że ho. Teraz już wjeżdżam z tymi wiaderkami, tak? Więc tego pójdzie więcej. Więc jak ja tutaj już teraz wiem, nie? Które rodzinki są bardziej podkarmione, które mniej. Te, które mniej, no to dostają od razu też wiadro. Te, które są bardziej zakarmione, to ja już je pamiętam w tej chwili. Teraz muszę zrobić to, żeby je trochę wyrównać pomiędzy sobą. Prawda? Tym zalaniem. Po to, że na samym końcu ja tylko pach, wiaderko jeszcze i nara, nie? W razie czego? Bo ja lubię, jak ta góra jest zasklepiona, tak? Tego czerwiu one robią, schodzą z tym czerwiem na dół i widzę, że nie ma jakiegoś problemu. Każde pszczoły, co teraz można u mnie przeglądać, to większość czerwiu jest na dole, a u góry jest albo resztka czerwiu i właściwie, jeśli pszczoły jeszcze ostatnim czasem robiły właśnie, że tą górę miały czerw, no to teraz już właśnie starają się, widzę, że w dół lecieć, tak? Tą górę bardziej próbują usilnie czymkolwiek zakleić żarciem, prawda? A to czy tym, no, cukrem, czy tam coś jeszcze sobie donoszą, być może teraz. No i ten. Nawet widzę, że w rodzince, co nie dawałem tak cukru, to tego jest u góry i wyglądało bardziej miodowo, bardziej wyglądał, więc jest szansa, że noszą, rzeczywiście. Nie? Tak. I to by było to wszystko, jeśli chodzi o pszczoły. Zaczynają wjeżdżać wiaderka. Lub też tak jakieś większe słoje, coś ten, żeby te pszczoły się teraz, nie, przylały, te, które jeszcze nie mam tak zrobione, że one faktycznie zeszły z tym czerwieniem na dół. Niektórzy na przykład też robią, że zamykają te matki w różne sposoby, żeby one nie czerwiły już pod sam koniec. No jeśli na przykład
będzie kiedyś z tym problem, na przykład jeśli w tym roku i tak dalej, będzie z tym problem, że rzeczywiście te matki będą czerwić niesamowicie, no to będzie problem. Ale jeśli nie, nie wydaje mi się, ja nie miałem czegoś takiego problemu, że później był jakiś osyp z tego ostatniego czerwiu czy coś. Praktycznie prawda jest taka, że te pszczoły po prostu przestały czerwić w pewnym momencie. Wydaje mi się, że z tymi pszczołami właśnie typu Włoszka jest łatwiej, bo one skończy się pożytek, trochę chłodnie i już jest koniec czerwienia. Prawda? A te pszczoły typu poluchy, jakieś tam krajanki, nie wiem, inne, to one potrafią bardzo długo ten czerw trzymać. Tak też zauważyłem. Chociaż prawda jest taka, że później ja w tych pszczołach tak nie grzebię już, więc moje badania są raczej średnie, nie? Tak, tego późniejszego okresu, co się dzieje z tym czerwiem, raczej po prostu na przykład jak już jest połowa września, jak jest koniec września, to ja na przykład przejrzę sobie, o, tak sobie coś tam przejrzę, ale nie rozbieram, także rozbieram ten ul cały, nie? Teraz jeszcze to robię, później już nie. Już coraz mniej, ewentualnie właśnie wyciągam ramkę ze środka, na przykład górną i patrzę, co się dzieje, albo dwie ze środka, tak, nie? Potem te ramki też są ciężkie i w ogóle to jest wszystko poklajstrowane, poprzyklejane, to już niech tak mają. Ułożone, gdzieś tam mostki, coś przejścia. One muszą to mieć, bo one muszą potem pamiętać ten ul na zimę, nie? Więc jak najmniej już będę tego rozbierał. Ustawienia. Dzisiaj ustawiałem jeszcze jedną tylko rodzinkę pod zimę, która właśnie miała być... która miała grzyba i tam jest nowa matka i nie ma grzyba. Wygryza się czerw po nowej matce, duże placki i nie pojawiają się komórki grzybowe, dlatego też je ustawiłem dzisiaj na zimowo w wersji na zimno. To będą chyba jedyne pszczoły, które będę miał na zimno, na pasiece. Tak, i jeszcze mam tu coś oczywiście, co jeszcze się nadaje do wywalenia, ale jeszcze chwilę poczekamy, prawda? Żeby zobaczyć jeszcze, co się właśnie z nimi będzie działo z czerwiem, to mam właściwie tutaj w tej chwili, oprócz tego, co tutaj przyjrzałem, to mam jeszcze dwie rodzinki, które być może będą wywalone. A tak reszta by pozostała. Oczywiście też z górnych muszą tutaj przyjechać, z tego miejsca, gdzie ja robię, gdzie były te weselniaki, to tamte pszczoły muszą tu przyjechać na karmienie i na kwasowanie. Prawda? Więc one teraz zaraz, tam jedne będą przyjeżdżać, wyjeżdżać, jedne przyjadą z powrotem i tak będę je może ustawiał gdzieś na nasłonecznione miejsce bardziej. Tak, gdzie mi się tu porobią dziury, to tam, wtedy tamte się powkleja i to i tak będzie dużo pszczół. Jak ja mam 25-30 rodzin, to mi to wystarczy, słuchajcie, bo gdyby naprawdę się udało te pszczoły utrzymać i żeby ze 20 rodzin przezimowało, takich jakichś może lepszych i jak to by stworzyło wieżę i dało ten miód, to mi to do szczęścia wystarczy, nie? A nawet 20-30 rodzin, jak się zdarzy rok, że naprawdę tego miodu nanoszą, nie? I to się uda jakoś ogarnąć i wyciągnąć i tak dalej, to tego miodu jest masa, nie? Potrafi tak być, a potrafi być tak jak w tym roku, że słabiej niż średnio, ale na przykład zdarzył się ten miód właśnie ciemny, tak? Więc to też jakiś hit, nie? No, coś za coś. Miodu mniej, ale znowu był jeszcze inny gatunek i było dosyć ciekawie, prawda? No i to było tyle, jeśli chodzi o pszczoły na chwilę obecną. Później może pokażę, jak kręcę cukier. Nie? Tak już na ilość i może pokażemy, jak będziemy na pasiece grzybowej, to na pewno coś nagramy. I to było to wszystko i życzę miłego dnia i miłej pracy przy pszczołach.